oglądajcie Polistudio, Polistudio. Tak niskich rat jeszcze nie było. Polska Credit Union oferuje pożyczkę hipoteczną zamkniętą na 5 lat. Tylko na 2,99% lub na rok na 2,15%. Jeżeli chodzi o pieniądze, to tylko Credit Union. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep, naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Informujemy Państwa, że uroczystość sadzenia dębów pamięci odbędzie się w niedzielę 3 czerwca w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Won, Highway 27 na północ od Highway 7. O godzinie 12 msza święta w intencji ofiar katyńskich. Po Eucharystii część oficjalna i ceremonia sadzenia 12 dębów w pamięci. Koncert patriotyczny, otwarcie wystawy Katyń 1940. Po części oficjalnej grać będzie zespół Polanie. W razie potrzeby zapewniamy ochronę przed deszczem. Z wielką radością informujemy, że w niedzielę 3 czerwca ojciec Janusz Błażejak, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe, obchodził będzie jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich i pracy duszpasterskiej. Jubileuszowa msza święta odprawiona zostanie 3 czerwca o godzinie 14.30 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. Kuratorzy Fundacji Władysława Reymonta zapraszają na 42. koncert laureatów konkursu recytatorskiego imienia Marii i Czesława Sadowskich. W niedzielę 3 czerwca o godzinie 16 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Gośćmi koncertu będą laureaci ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego oraz wykonująca wiersze młodzież z brytyjskiej Kolumbii, Ontario i Quebecu. W niedzielę 3 czerwca o godzinie 14.30 w sali Związkowca przy 1015 Barton Street East w Hamilton odbędzie się impreza z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie teatrzyku Iskierka, występ harcerzy, prezentacja talentów, wręczenie nagrody Dar Serca, gry i zabawy, pizza dla dzieci, loteria fantowa, główna wygrana rower. Młodzież z parafii prowadzonych przez księży Michalitów zaprasza na Dzień Wiary, Radości i Wspólnoty pod nazwą I Believe w sobotę 9 czerwca w London w szkole Mother Teresa Secondary School przy skrzyżowaniu ulic Sunningdale i Adelaide. Msza święta o godzinie 11, po Eucharystii występy gwiazd muzyki chrześcijańskiej, m.in. ojca Stana Fortuny z Nowego Jorku i popularnego zespołu kanadyjskiego Chris Bray Band. Okręg Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Niagara on the Lake na cmentarzyk żołnierzy Błękitnej Armii Halera w 95. rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej w niedzielę 10 czerwca. Początek o godzinie 12 w południe. Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zapraszają na wielki piknik pod hasłem Wszystkie dzieci są nasze. W niedzielę 17 czerwca w godzinach od 9 do 20 w parku imienia Ignacego Paderewskiego WON. Zabawy dla dzieci, program rozrywkowy, bogata loteria, lunch dla dzieci ufundowany przez Joe & John Meats i Jaźwoj Bakery. Msza święta o 12.15. Do tańca gra zespół Polanie, bilety $10, dzieci do lat 14, wstęp wolny, polska kuchnia i napoje. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego, słonecznego weekendu. Do zobaczenia.